Województwo podlaskie to region, którego 40% populacji zamieszkuje obszary wiejskie, a 78 spośród 118 gmin to gminy wiejskie. Przemysł rolno-spożywczy to kluczowa gałąź naszej gospodarki. O przyszłości polskiego rolnictwa dyskutowano podczas konferencji, jaka odbyła się w Operze i Filharmonii Podlaskiej w Białymstoku. Wspólna polityka rolna w kontekście Europejskiego Zielonego Ładu oraz koncepcji rozwoju obszarów wiejskich były jej głównymi tematami. Cieszę się bardzo, jestem z tego dumny, że o przyszłości polskiego rolnictwa rozmawiamy właśnie w Białymstoku, w Operze i Filharmonii Podlaskiej, ale też są poruszane sprawy bieżące związane z sytuacją międzynarodową, z sytuacją za wschodnią granicą. Także bardzo wiele ważnych spraw istotnych dla rolnictwa, ale też dla całego społeczeństwa. Cieszę się, że bardzo dużo problemów zostało poruszonych, bo to nie jest tylko sam, bym powiedział, wykład, czy to pana premiera, czy europosłów, ale to jest debata, bo można było zadawać przecież pytania, te pytania padały, były konkretne odpowiedzi. Nowa wspólna polityka rolna dla rolników województwa podlaskiego myślę, że nie będzie wielkim ograniczeniem, dlatego że Podlasie głównie stojące produkcją mleka, trwałymi użytkami zielonymi nie spowoduje tutaj żadnej rewolucji. Ta produkcja będzie stabilna, jest stabilna, tym bardziej, że trwałe użytki zielone są preferowane nawet w Europejskim Zielonym Ładzie, więc tutaj o to się nie musimy martwić. Jedyna rzecz, którą rolnicy muszą zwrócić uwagę, pewnie również z podlaskiego, to jest płodozmian, że nie można będzie tak już uprawiać kukurydzy po kukurydzy przez wiele lat, tylko stosować płodozmian, ale myślę, że to wyjdzie na zdrowie glebie i również plonom, więc tutaj przy dobrej wiedzy i organizacji pracy spokojnie podlascy rolnicy sobie poradzą. W stosunku do innych konkurencyjnych rejonów na pewno Podlasie tutaj na wspólnej polityce rolnej nie przegra. W wydarzeniu wziął udział również komisarz Unii Europejskiej do spraw rolnictwa i rozwoju wsi Janusz Wojciechowski, który połączył się online z uczestnikami konferencji. Przyznał, że wojna na Ukrainie miała wpływ na sytuację w rolnictwie. Ukraina była ważnym eksporterem żywności i zbóż na Bliski Wschód i do Afryki Północnej, co może zachwiać tamtejszym rynkiem żywności. O wyzwaniach, jakie stoją przed sektorem rolnictwa w kontekście wojny na Ukrainie, mówił Lech Kołakowski, wiceminister rozwoju wsi i obszarów wiejskich. Podkreślił, że dynamiczna sytuacja geopolityczna bardzo negatywnie wpływa na sytuację żywnościową na świecie, a szczególnie w krajach Afryki. Dodał, że w obecnej sytuacji należy maksymalnie wykorzystać możliwości produkcji żywności. Zaznaczył, że Polska jako kraj, który ma własną produkcję rolną na bardzo wysokim poziomie, postrzegana jest jako mocarstwo rolnicze. Widzimy, że zwiększająca się demokracja Czarnego Lądu powoduje konieczność podjęcia działań programowych. Mówiąc o sytuacji polskiej, europejskiej, chcę zapewnić, że nasze państwo ma bezpieczeństwo żywnościowe. Praktycznie w granicach Rzeczypospolitej przy intensywnym rolnictwie możemy wyżywić nawet dwukrotną większość ilość Polaków niż zamieszkuje. Jesteśmy w bezpiecznym miejscu. Jesteśmy dumni z naszego rolnictwa. Agresja Rosji na Ukrainę przypomniała nam, jak ważne jest zapewnienie bezpieczeństwa żywności. Komisja Europejska podjęła decyzje, które miały na celu zabezpieczenie tej kryzysowej sytuacji. To m.in. dodatkowych 500 milionów euro z rezerwy budżetowej na wspólną politykę rolną. Zgoda na uruchomienie krajowej pomocy publicznej, czyli dopłaty do nawozów czy do gospodarstw, które ucierpiały wskutek wzrostu cen pasz. Zezwolenie na użytkowanie obszarów wyłączonych z produkcji oraz przyspieszenie terminu wypłat dopłat bezpośrednich. Wspólna polityka rolna nawiązuje do celów wytyczonych przez Europejski Zielony Ład, zgodnie z którym Europa ma być obszarem neutralnym klimatycznie. To odpowiedź na kryzys klimatyczny i silne procesy degradacji środowiska. Przed nami wiele wyzwań, dosyć trudnych. Myślę, że ten Zielony Ład, on trochę dzisiaj przycichł ze względów wiemy jakich. Ja walczę o to, żeby mimo wszystko robić takie ograniczenia, bo wszyscy jesteśmy za tym, żeby oszczędzać klimat, środowisko i inne właśnie rzeczy. Ale robić to na zasadzie takiej, że nie powoduje to zmniejszenia to produkcji. I nie można się tylko mówić, że żywność ekologiczna jest tylko zdrowa, bo tutaj mamy wątpliwości. Żywność jest każda zdrowa, każda spełnia normy. Województwo podlaskie opiera się na hodowli bydła, zwłaszcza mlecznego. Sytuacja jest tu stabilna, bo sektor opiera się na polskim kapitale. W Podlasiu stworzono naprawdę enklawy produkcji mleka. Jesteście wyjątkowi. Niektórzy się szczycą w innych regionach Polski, Wielkopolska zawsze dumna i blada, a uważam, że ona powinna się od Was uczyć wielu rzeczy, jak można ze słabych gleb zrobić dobre gleby, jak można z rolnictwa rozdrobnionego zrobić mimo wszystko gospodarstwa rodzinne, mocne, które funkcjonują na tym rynku
I myślę, w wielu przypadkach są o wiele większej wiedzy niż nawet tamci, którzy uważali zawsze, że są lepsi, nie muszą nic zmieniać. Uważam, że nadal wiele niepewności jest, żeśmy wszystkich rzeczy nie rozwiali tutaj, z tych lęków, które mamy przed sobą, bo nadal jest wiele niepewności w świecie, co się będzie działo, jaką będziemy mieć aurę, czy nam ta aura będzie sprzyjać, czy nie, czy może będziemy mieć spadek tych plonów, mimo że nawozy są drogie, będziemy ogromne nakłady dzisiaj mamy, a czy nam to się wszystko wróci, jakie ceny będą po żniwach, tego nikt nie wie. Więc wiele jest pytań i na pewno się na te, kto by tutaj nie był, to na te pytania wszystkie się nie jest się w stanie odpowiedzieć. Trzeba z natury optymistą być. W życiu, w przyrodzie jest tak, że trzeba na to patrzeć zupełnie inaczej. Są lata lepsze i gorsze, trzeba zawsze brać nie w danej chwili, co się dzieje, tylko patrzeć trochę wstecz, co było, patrzeć, co może być. I z tą nadzieją, a zwłaszcza Wielkanocy, która się zbliża, trzeba być zawsze w pełni i nadziei, że będzie lepiej. I myślę, że będzie. W pierwszym panelu o wspólnej polityce rolnej wzięli udział również poseł do Parlamentu Europejskiego Krzysztof Jurgiel i poseł na Sejm Rzeczpospolitej Kazimierz Gwiazdowski. Zmienia sytuacja, która jest w Europie i na świecie. Wiadomo sprawa, że mamy już pewne środki, które są zagwarantowane, ta kwota się nie zmieni, natomiast możemy jeszcze dyskutować z Unią Europejską o przesunięciu pewnych środków w tak zwanych interwencjach i myślę, że dobrze, że są takie konferencje, bo to są spotkania z rolnikami. Dzisiaj było 3 ministrów rolnictwa, można powiedzieć, że to świadczy o tym, że ta konferencja cieszy się dużo popularnością i przede wszystkim tutaj wszystkie przekroje są ludzi, którzy pracują na rzecz polskiego rolnictwa i to dobrze, że rozmawiamy, że możemy dokonywać pewnych zmian i chodzi o to, żeby też jak najlepiej wykorzystać te środki, które czekają nas w nowej perspektywie finansowej. Coraz większe zainteresowanie konsumentów polskimi produktami rolno-spożywczymi powoduje, że Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa, jak i inne instytucje i organizacje odpowiedzialne za promocję polskiej żywności mają jeden cel – zwiększenie rozpoznawalności i zbudowanie silnej marki polskich produktów żywnościowych. Realizowane są one przez spójną i jednolitą strategię komunikacji. Polska smakuje. Województwo podlaskie, oczywiście jak każdy wie, to jest województwo, w którym mamy bardzo rozwiniętą produkcję mleczarską i produkcję bydła mlecznego. Produkty mleczne stanowią jeden z ważniejszych segmentów eksportu. W krajach, czy na przykład w Chinach, mieliśmy nawet takie przypadki, że polskie marki były podrabiane. Marka na przykład Łaciate była podrabiana, czyli świadczy to o pewnej popularności, pewnej marce. Naprawdę należą się tutaj duże słowa uznania dla polskich mleczarni, bo jest to przemysł na najwyższym poziomie światowym. Konferencję zakończył panel dotyczący wizji rozwoju obszarów wiejskich. Uczestniczący w nim europoseł Krzysztof Jurgiel przed rozpoczęciem dyskusji cytował fragment traktatu z Lizbony, w którym Unia Europejska deklaruje zmniejszenie dysproporcji w poziomach rozwoju różnych regionów oraz wycofanie regionów najmniej uprzywilejowanych. Przyszłość obszarów wiejskich to harmonijny i zrównoważony rozwój kraju. Jeśli w rolnictwie ma pracować nadal minimum 10% aktywnego zawodowo społeczeństwa, to muszą być tworzone warunki do tego, żeby polska wieś mogła się rozwijać. Po 2 latach na oddział pediatryczny Szpitala Wojewódzkiego imienia kardynała Stefana Wyszyńskiego w Łomży są już przyjmowani mali pacjenci. Do tej pory pomocy musieli szukać w szpitalach w Kolnie, Zambrowie czy Białymstoku. Teraz ponownie otrzymają ją w pobliżu miejsca zamieszkania. Obecnie w łomżyńskim szpitalu hospitalizowanych jest 6 małych pacjentów. Pierwszy został przyjęty w poniedziałek 4 kwietnia o godzinie 13. Jest sprzęt, są ludzie, więc wracamy do normalności rzeczywiście. Najtrudniejsze rzeczywiście było pozyskać tych specjalistów i udało się rzeczywiście pozyskać bardzo dobrych specjalistów. W moim telefonie kontaktów do pediatrów jest pewnie kilkadziesiąt i to, co kiedyś też Państwu mówiłem, że chyba nie ma takiego lekarza w województwie, który by nie słyszał o tym, że szukaliśmy specjalistów, a myślę, że z 102 rozmawiałem osobiście. Oddział poprowadzi dr Maria Kuźmicz. To doświadczona specjalistka chorób dzieci, onkolog i hematolog dziecięcy. Pracowała w Klinice Onkologii i Hematologii Dziecięcej Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku w samodzielnym publicznym dziecięcym szpitalu klinicznym imienia doktora Ludwika Zamenhofa. Wesprze ją 8 specjalistów. 4 pracuje w ordynacji dziennej, natomiast 5 na dyżurach. Jest to m.in. pediatra alergolog i pediatra nefrolog. Wprowadzone zostaną również konsultacje kardiologiczne. Cały czas jednak prowadzone są rozmowy ze specjalistami i niewykluczone, że oddział zostanie jeszcze wzmocniony pod względem personelu. W ciągu dnia pracuje 4 lekarzy,
Na dyżury dodatkowo przyjeżdżają inni lekarze, więc w sumie lekarzy jest 9 zatrudnionych w różnych formach pracy, w różnych formach zatrudnienia. Zastanawiając się nad tą pracą, to przede wszystkim obawiałam się tego, że nie będę miała z kim pracować, a trzeba jednak się zmierzyć, zabezpieczyć potrzeby oddziału, potrzeby pacjentów, więc zaczęłam od tego, czy zbiorę osoby do pracy tak, żeby zabezpieczyć grafik dyżurowy. On jest zabezpieczony, obyśmy tylko w zdrowiu pozostali wszyscy, więc myślę, że będzie w porządku. Dużo czasu nam zajmuje praca z systemem, ponieważ ja osobiście tego systemu komputerowego wcześniej nie znałam. Niestety tak mamy w Polsce urządzone, że każdy szpital ma inny system komputerowy, a to jednak troszeczkę utrudnia pracę. To chwilę zajmie, myślę, tydzień, dwa. Dział informatyczny nam bardzo w tym pomaga. Musimy się też zapoznać wszyscy ze sobą, bo w większości jest wszyscy, nie znamy się ani z paniami pielęgniarkami, ani lekarze między sobą. Niewiele, więc musimy zobaczyć, kto jak pracuje. Wszyscy oferują pomoc, także mam nadzieję, że jak najszybciej się z tym wszystkim ogarniemy i zajmiemy się pomocą pacjentom. Jeśli chodzi o personel pielęgniarek, na oddziale pracuje ich 15. Wszystkie wróciły z innych oddziałów, na które były oddelegowane. 11 jest ze specjalizacją pediatryczną, natomiast 4 to młode pielęgniarki z krótkim stażem pracy, więc nie posiadają jeszcze specjalizacji. Zgodnie ze wskaźnikiem potrzeba jest większa, natomiast mamy zabezpieczone dyżury 3-osobowe, wszystkie dyżury są 3-osobowe na Kwiecień, także przy takim obłożeniu pacjentów jest dobrze, pracuje się bardzo dobrze. Kadra lekarska bardzo fajna się zebrała, bardzo dobrze nam się współpracuje, pomimo że są to nowi lekarze. Pielęgniarki są szczęśliwe, bo wszystkie wróciły do swojego miejsca pracy. Także no, jesteśmy szczęśliwe. Oddział przystosowany jest do przyjęcia 25 pacjentów. Tyle posiada łóżek. W razie sytuacji szpital przygotowany jest na możliwość dostawienia łóżek. Na ponowne otwarcie został odświeżony. Zdaniem wicemarszałka województwa podlaskiego Marka Olbrysia do łomżyńskiego szpitala wreszcie wróciła normalność. To nie jest wielkie wydarzenie, ale normalność. I do tego, żeśmy zmierzali, to dla pana dyrektora, dla nas jako właścicieli szpitala bardzo na tym zależało, żeby oddział dziecięcy wrócił po 2 do normalności i tak się stało. Po pierwsze to duża zasługa pana dyrektora, też można powiedzieć Departamentu Ochrony Zdrowia w województwie i sprawdziło się to, że po pierwsze pozyskaliśmy ludzi, fachowców do tego, bo to bardzo ważny instrument w leczeniu chorób dziecięcych. Dzieci mają inne uwarunkowania, muszą być specjaliści, żeby zbadać dziecko i to mamy. Mamy oddział, który został częściowo odnowiony. Sprzęt jest, wszystko co trzeba znajduje się, a przede wszystkim pani ordynator, która naprawdę zapowiada się bardzo dobrze i mamy nadzieję, będziemy pokładać nadzieję, że wróci ta normalność i nasi najmłodsi pacjenci będą mieli naprawdę dobrą opiekę, nie muszą jeździć do Białegostoku, do Ostrołęki, do Grajewa, będą tu w Łomży. To jest 25 łóżek, która pozwoli właśnie te zapotrzebowanie na pacjentów małych naszych milusińskich, żeby tutaj położyć i skutecznie wyleczyć. Radości z powrotu oddziału dziecięcego nie kryje także członek zarządu województwa podlaskiego Marek Malinowski, odpowiedzialny w zarządzie za ochronę zdrowia. Bardzo się cieszę, że właśnie udało się na powrót oddział dziecięcy w szpitalu wojewódzkim w Łomży będzie działał. W ostatnim czasie przeprowadziliśmy sporo rozmów z panem marszałkiem Olbrysiem, któremu bardzo to leżało na sercu, jak również z panem dyrektorem. A problem był największym właśnie w pozyskaniu odpowiedniej ilości kadry, żeby móc powołać na nowo oddział dziecięcy w Łomży. Zanim oddział dziecięcy w Szpitalu Wojewódzkim imienia kardynała Stefana Wyszyńskiego w Łomży został czasowo zawieszony w kwietniu 2020 roku, leczono tu średnio 122 pacjentów miesięcznie. O wodzie w przyrodzie, tak brzmi przewodnie hasło 21. edycji ogólnopolskiego konkursu Poznajemy Parki Krajobrazowe Polski, dedykowanego uczniom klas 6-8 szkół podstawowych położonych w gminach znajdujących się na terenie parków krajobrazowych. W Gminnej Bibliotece w Jeleniewie odbył się wojewódzki etap konkursu. Wzięły w nim udział 3-osobowe drużyny. Samorząd województwa podlaskiego jako współorganizatora turnieju reprezentował wicemarszałek
Marek Olbryś. Młodzież szkolna, studenci, nawet przedszkolaki chcą wiedzieć dużo i bardzo szanują przyrodę. My chcemy ten konkurs propagować ideę właśnie życia człowieka zgodnie z naturą, bo jedno z drugim jest bardzo związane. Liczymy, że dzisiaj ten konkurs bardzo dużo wniesie do tego, bo ci młodzi ludzie będą też w swoich środowiskach propagować tą ideę ochrony środowiska w naszym świecie, można powiedzieć, bo globalnie to tak wygląda. Natomiast my jako województwo bardzo różnorodne, przyrodniczo położone, piękna przyroda, wszystkie elementy przyrody mamy w naszym województwie, lasy, jeziora, rzeki i chcemy być takim wzorem dla innych województw, gdzie szanujemy tę przyrodę i ta idea musi z nami trwać do końca, bo jesteśmy skazani na przyrodę, a przyroda skazana jest na człowieka tak, żeby człowiek uszanował to, co przyroda ma do zaoferowania, bo wtedy się nam bardzo dobrze żyje i zgodnie ze wszystkimi prawami, jakie obowiązują człowieka w stosunku do przyrody. Konkurs przebiegał dwuetapowo. W pierwszym etapie uczestnicy rozwiązywali test przyrodniczo-ekologiczny oraz z wiedzy na temat parków krajobrazowych województwa podlaskiego. W drugim etapie rozpoznawali chronione gatunki roślin i zwierząt. To konkurs, który organizowany jest już od 21 lat, czyli mamy 21 edycję i powstał on z inicjatywy Porozumienia Parków Krajobrazowych Polski, czyli parków krajobrazowych z 16 województw. Jego celem była popularyzacja formy ochrony przyrody, jaką jest park krajobrazowy, ponieważ jest to forma, która zajmuje dość duży obszar na terenie Polski, a jest o wiele mniej znana niż na przykład parki narodowe. Stąd powstał pomysł, aby tę formę po prostu spopularyzować, szczególnie wśród dzieci i młodzieży z obszarów, na których te dzieci akurat zamieszkują. Czyli biorą w nim udział szkoły leżące na terenie parków krajobrazowych lub w otulinie parków krajobrazowych, albo te dzieci, które po prostu w jakiś sposób z tym zasięgiem są związane. Także nie ma tutaj szkół miejskich. Suwalski Park Krajobrazowy reprezentowała drużyna ze szkoły podstawowej imienia Danuty Siedzikówny Inki w Jeleniewie, Park Krajobrazowy Puszczy Knyszyńskiej, Zespół Szkół Samorządowych w Krynkach, zaś Łomżyński Park Krajobrazowy Doliny Narwi, Szkoła Podstawowa w Drozdowie. Drużyny te zostały wyłonione w wyniku przeprowadzonych wcześniej eliminacji spośród 79 uczniów z 9 szkół podstawowych województwa podlaskiego. O wyniku drużyny decydowała łączna suma punktów z obu etapów zdobytych przez poszczególnych jej członków. Zanim wybiła godzina zero, zapytaliśmy uczestników zmagań, jak przygotowywali się do wojewódzkiego starcia. Myślę, że najtrudniejsze było przyswojenie tak dużej ilości informacji, bo jest dosyć sporo materiału do przygotowania się do konkursu. Myślę, że to było najtrudniejsze, bo tak to w sumie nie było nic trudnego. Bardzo dużo się uczyłem. No, ciężko było przy akurat etapie parkowym, ale udało się z dziewczynami wygrać, z zwierzynami. Zachęciło mnie, bo akurat bardzo się interesuję Suwalskim Parkiem Krajobrazowym. Przyroda, takie tereny przyrodnicze. Skłoniło mnie do udziału to, że mogę się dowiedzieć wielu rzeczy o miejscu, w którym żyję, bo tak naprawdę na co dzień nie interesuję się tym. No i też myślę, że poszerzyłam moją wiedzę nawet w kierunkach, których bym nawet nie myślała, żeby poszerzyć na temat różnych roślin, zwierząt. Zwycięską drużyną okazała się ekipa z Zespołu Szkół Samorządowych w Krynkach w składzie Magdalena Ankiej, Amelia Kukisz i Aleksandra Olekrza. To właśnie one będą reprezentowały nasze województwo na finale ogólnopolskim w czerwcu bieżącego roku na terenie Zespołu Parków Krajobrazowych Województwa Wielkopolskiego. Drużynę przygotowywała nauczycielka Joanna Chrzanowska. W gali wręczenia nagród uczestniczyli Anna Krysztopik, dyrektor Departamentu Ochrony Środowiska Urzędu Marszałkowskiego w Białymstoku, Agnieszka Kowalewska i Urszula Szuchalska, pracownicy Departamentu Ochrony Środowiska Urzędu Marszałkowskiego, Artur Muniewski, wicestarosta suwalski, Kazimierz Urynowicz, wójt gminy Jeleniewo, Stanisław Jacek Pietrukiewicz, wójt gminy Wiżajny oraz nauczyciele i pracownicy parków krajobrazowych. Wszystkim laureatom gratulujemy i trzymamy kciuki za reprezentantów naszego województwa na finale ogólnopolskim.
W Wielkim Tygodniu Opera i Filharmonia Podlaska zaprasza na wyjątkowy koncert z udziałem orkiestry i młodych artystów Chóru Dziecięco-Młodzieżowego Opery Filharmonii Podlaskiej pod kierownictwem Ewy Barbary Rafałko. Usłyszymy kompozycję Jana Sebastiana Bacha i Johanna Pachelbela, a także Stabat Mater i małą kantatę wielkopostną Panie, Ty widzisz Marcina Nagnajewicza. Partie solowe wykona Małgorzata Trojanowska. Koncert w Wielką Środę o godzinie 19 w sali koncertowej przy ulicy Podlaśnej. Serdecznie polecamy.